Któremu za chwilę oddam głos. Witam naszą publiczność pod, pod kopułą naszego planetarium. Witam tych, którzy nas oglądają przez YouTube, przez Facebooka, za pomocą mediów społecznościowych. I Jeśli chodzi o rzeczy organizacyjne, to można będzie zadawać pytania tradycyjnie, tak jak podczas każdego spotkania z naukowcami. Wystąpienie potrwa tak przewidywalnie około 50 minut, całe spotkanie około 90 minut. Będzie sesja pytań. Będzie można się zgłaszać tutaj pod, pod kopuło, podnosząc rękę do góry. Ale zachęcam również do zadawania pytań e, e, zdalnie e, widzów, którzy oglądają nas przez internet. Tam Kamil z naszego planetarium będzie odpowiadał na, na, na część pytań, a te, które będą bezpośrednio kierowane do pana profesora, też będą szczytywane przeze mnie. Będę przyglądał się tym pytaniom, które będą spływać na bieżąco i rozpoczniemy potem sesję pytań. Jeśli chodzi o naszą salę w planetarium, wyjście znajduje się z tyłu u góry, gdyby ktoś musiał wyjść wcześniej, wychodzimy tylnymi drzwiami. Oparcia foteli można odchylać do tyłu za pomocą przycisku, który jest z prawej strony przy oparciu na łokieć. Po jego naciśnięciu oparcia się odchylają do tyłu, ale nie blokują się same w pozycji rozłożonej, więc albo się trzeba oprzeć ciężarem własnego ciała, albo oglądać pokaz bez odchylania, tak też dobrze będzie wszystko widać. Prosimy też o wyłączenie telefonów. Tu będzie takie lekkie światło dookoła, które jest nam potrzebne, żeby ta transmisja internetowa się mogła odbyć w odpowiedniej jakości. Natomiast dodatkowych świateł tutaj nie potrzebujemy, będą nam przeszkadzać. Tyle z tych rzeczy wstępnych, organizacyjnych. Jeszcze chciałbym powiedzieć parę słów o naszym dzisiejszym gościu. Profesor Łukasz Wyszykowski pracował w wielu ośrodkach, również zagranicznych, związanych z astronomią, na różnych uniwersytetach, ale najdłużej, jak sam mówi, na Uniwersytecie w Cambridge około 10 lat również w Manchesterze, w Genewie, w Princeton, Santa Barbara w Kalifornii, w Tel Awiwie. Więc, no bardzo do, duży dorobek naukowy. 350 publikacji, w, też w takich czasopismach renomowanych jak Science czy Nature. No i jest temat czarnych dziur dość, dość nośny u nas, ale za każdym razem, gdy mamy gościa od czarnych dziur, to każdy z tych gości mówi o innym aspekcie prawda, tego zagadnienia. No i dzisiaj właśnie będzie o misji Gaja i tym, jak za pomocą tej misji można szukać czarnych dziur. W naszej galaktyce. Witam pana profesora i oddaję głos już do wystąpienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tak? W internecie też mnie słychać, mam nadzieję? Tak? Dobrze. Dobrze. Tak, ja mam przyjemność mówić do państwa na temat moich badań i tematem, przewodnim, właśnie moich badań są czarne dziury i mam nadzieję, że podróż, w którą Państwa zabiorę, pozwoli nam się oderwać troszeczkę od tych naszych przyziemnych, trudnych spraw, którymi teraz żyjemy, z perspektywy wszechświata, z perspektywy odleglejszej niż tylko nasza własna Ziemia, to wszystko jest malutkie i, i mało istotne, także mam nadzieję, że tę perspektywę Państwu uda się troszeczkę na chwilę przynajmniej uzyskać. Na tropie czarnych dziur. Zanim zacznę mówić o pracy mojej badawczej, chciałbym zaprezentować kilka osób, które biorą czynny udział w, w tych badaniach. Jest to grono pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, Obserwatorium Astronomiczne, ale współpracujemy również z Toruniem, z Cambridge, z Wilnem, z Ukrainą również współpracujemy. I z całym szeregiem instytucji uzyskujemy również finansowanie z środków narodowych, jak i europejskich. Dobrze, udajmy się w podróż. Poproszę o gwiazdę. Jesteśmy w planetarium, wykorzystajmy planetarium. Widzimy niebo rozgwiazdzone. Na tym niebie znajduje się wiele gwiazd. Jedne są jaśniejsze, drugie są ciemniejsze. Gdy wyobrazimy sobie gwiazdę, która jest większa od Słońca, powiedzmy ma 20 mas Słońca, 20 razy cięższa od Słońca, taka gwiazda skończy swoje życie bardzo szybko, w taki spektakularny sposób. Byliście Państwo świadkami właśnie powstania czarnej dziury. Był to wybuch supernowej, podczas którego kończy swoje życie gwiazda, która spaliła swoje paliwo. <laughs> Przepraszam, spaliła paliwo. W swoim środku zamieniła wszystko w wodór, z wodoru zamieniła w hel, z helu w kolejne pierwiastki i w ten sposób powstało, powstała gwiazda, która kończy swoje życie właśnie jako supernowa. To co pozostaje z takiej supernowej, to taka piękna pozostałość. Nazywamy to pozostałością po supernowej, oczywiście. Jest to Wyrzucona atmosfera tejże gwiazdy, z niej powstają kolejne pokolenia planet i gwiazd. Natomiast w środku tejże mgławicy, pozostałość po tej supernowej, to jest właśnie czarna dziura. Jeżeli, jeżeli gwiazda była mniej masywna, to, to nie będzie to czarna dziura, będzie coś innego. Natomiast w, tych, w tych przypadku tych najcięższych gwiazd, to na końcu ich życia powstają czarne dziury. Takich supernowych obserwujemy dziesiątki dziennie. Nie w naszej galaktyce, ale w ogóle w całym wszechświecie. Więc jesteśmy świadkami praktycznie narodzin czarnych dziur w każdej chwili. One się rodzą, przez śmierć gwiazd powstają czarne dziury. W naszej własnej galaktyce spodziewamy się setek milionów czarnych dziur. Mamy oczywiście miliardy gwiazd w naszej galaktyce. Część z nich zamieni się w czarne dziury. Już zdążyła się zamienić te czarne dziury, więc mamy miliony, setki milionów czarnych dziur w naszej galaktyce. Nie znamy ich aż tylu. Dlatego właśnie prowadzimy te badania. Poproszę o następną animację na pełnym ekranie. Widzimy teraz, za chwilkę zobaczymy układ podwójny gwiazd. W taki sposób czarne dziury dają nam znać o sobie, że są w naszej galaktyce. Mamy tutaj do czynienia z układem podwójnym gwiazd. To, co widzimy po jednej stronie, po lewej stronie, to jest czarna dziura albo w ogóle jakikolwiek Obiekt, który już jest stary, taki zwarty, się mówi po astronomicznemu. Taki malutki obiekt, który podjada swojego towarzysza, którym jest jakaś nieszczęśliwa gwiazda, której, która spędziła z tą drugą gwiazdą, która już nie jest gwiazdą, tylko jest czarną dziurą, spędziła większość swojego życia. Ta gwiazda jest podjadana, w ten sposób tworzy się taki dysk dookoła tejże czarnej dziury. I przez obecność tego dysku, przez świecenie tego dysku, czarna dziura nam się objawia i wiemy, że ona jest. Takich znamy. Około, yy, może kilkadziesiąt takich czarnych dziur w naszej galaktyce zostało poznanych. <laughs> Poproszę o następną animację. Kolejną metodą znajdywania czarnych dziur są fale grawitacyjne. Na pewno Państwo o tym słyszeli, gdyż nie tak dawno Nagrodę Nobla uzyskano właśnie ze, za e, wykrycie fal grawitacyjnych. Mamy tutaj do czynienia z dwoma czarnymi dziurami, czyli kiedyś one były gwiazdami one zapadły się do czarnych dziur, powstały z nich dwie czarne dziury, ale tak ciasno krążą one wokół siebie, że to co tutaj właśnie obserwujemy, to jest złączenie się tych dwóch czarnych dziur i powstanie jednej większej czarnej dziury. Podczas takiego złączenia cała czasoprzestrzeń, cały wszechświat jest wstrząśnięty na krótki, bardzo ułamek sekundy, ale ten, ten wstrząs czasoprzestrzeni, jak mówimy, jesteśmy w stanie wykryć. No za to też ta Nagroda Nobla w 2017 roku została przyznana, za sam fakt możliwości zmierzenia tak subtelnego efektu, bo to jest bardzo mały efekt. Ale w ten sposób zobaczyliśmy czarne dziury. Te czarne dziury mają masy około 40 słońc, 80 słońc. Kolejnym yy, Krokiem, jakby w istnieniu czarnych dziur jest czarna dziura, nasza własna w naszej galaktyce. Zabieram Państwa teraz w podróż do naszej galaktyki. Nasza galaktyka jest płaskim dyskiem, w którym znajduje się bardzo dużo gwiazd. Podróżujemy teraz do jego środka, gdzie tych gwiazd jest dużo, dużo więcej. Widzimy stare, żółte gwiazdy i tam w tym środku znajduje się. Czarna dziura. Znowuż kolejna nagroda Nobla jest z tym związana w roku 2020. Została przyznana za to, że wieloletnie obserwacje położeń gwiazd, takich właśnie jak tutaj na tej animacji, pokazały, że te gwiazdy krążą wokół masywnego punktu. Jak się Państwo dokładnie przyjrzą, widzimy, że orbity tych gwiazd tutaj narysowane niebieskimi kolorami. Orbity tych gwiazd są zamknięte i one krążą wokół jakiegoś punktu. W tym środku tam nic nie widać, tak? ale jest to bardzo masywny punkt. Dzięki właśnie pomiarom wieloletnim, to były ponad 20-letnie pomiary, udało się wyznaczyć, ile waży ten jeden punkt, wokół którego krążą te wszystkie gwiazdy. Okazało się, że ten punkt to jest masa, czyli waga tam zawarta, jest to odpowiednik 4 milionów słońc. Tak? Mówiliśmy wcześniej o czarnych dziurach, które mają około 40 słońc e, swoją masę. Tu mówimy o czterech milionach słońc, także kilka, kilka rzędów wielkości więcej. Widzimy, że te gwiazdy krążą wokół tej czarnej dziury, którą tutaj bardzo obrazowo ta animacja pokazuje w postaci takiego dysku. Nasza czarna dziura jest bardzo spokojna, nie ma, nie ma się czego obawiać. Natomiast w innych galaktykach występują dość, dużo bardziej agresywne czarne dziury, ale w tej chwili wiemy, że praktycznie każda galaktyka ma czarną dziurę. Tutaj widzimy przypadek gwiazdy, która zabłądziła zbyt blisko, w pobliże takiej właśnie supermasywnej czarnej dziury, jak ją nazywamy. To, co się dzieje z tą gwiazdą, no to tak żywot jej się kończy, w dosyć spektakularny sposób. W jednej chwili w skali powiedzmy tygodnia czy miesiąca ta gwiazda jest rozciągnięta. Mówimy tutaj o procesie spagetyfikacji, tak? to, czyli gastronomia w, jest, jest tutaj też obecna. Po, w procesie tej gastryf, gaz, 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 spagetyfikacji, czyli gastronomii astronomicznej obserwujemy krótki błysk. I w ten sposób wiemy, oho, w tamtej galaktyce, gdzieś tam hen daleko, jest również czarna dziura w środku. To jest supermasywna czarna dziura. Ona waży jakieś 10 milionów słońc. Tych galaktyk oczywiście we Wszechświecie jest bardzo dużo, a w niektórych z tych galaktyk są jeszcze cięższe czarne dziury. Tutaj widzimy czarną dziurę, która konsumuje ciągle. Ona zjada materię, która w jej pobliżu się znajduje w sposób ciągły przez miliony, miliony lat. Tutaj masa tej czarnej dziury wynosi już nie miliony, nawet nie setki milionów, tylko miliardy słońc. Takie galaktyki znamy, takie czarne dziury znamy. To są najcięższe czarne dziury występujące we wszechświecie, o których wiemy. Nie znamy ich e, e, tak dużo w naszej własnej galaktyce. W naszej galaktyce, przypominam, mamy tylko jedną supermasywną czarną dziurę. Natomiast we wszystkich innych galaktykach mamy do czynienia z takimi potworami, które są bardzo aktywne i w centrach tych galaktyk konsumują materię. Wróćmy teraz do naszej galaktyki, do naszej własnej. Ja teraz przejmę ekran. Pokażę Państwu zdjęcie czarnej dziury. Pierwsze zdjęcie czarnej dziury, która jest samotna, która nie ma towarzysza. Nie zjada żadnej gwiazdy, nie jest też supermasywna, żeby ciągle cały czas coś zjadała. Jest to sobie taka zwykła czarna dziura, która powstała z wybuchu supernowej w naszej galaktyce. To jest oto to zdjęcie, tak? um, I proszę nie poprawiać odbiorników. Tak widzą państwo czarny ekran. Spróbuję państwa teraz przekonać, że tutaj znajduje się rzeczywiście czarna dziura. W jaki sposób to do tego dokonać? Umieśćmy za ekranem gwiazdę. Tutaj mamy jakąś gwiazdkę, która jest w ogóle niezwiązana w żaden sposób, ani grawitacyjnie, ani nic. Ona znajduje się po prostu w jednej linii w kierunku tejże czarnej dziury, ale znajduje się za nią. Ponieważ w galaktyce naszej wszystko się kręci i wszystko zmienia swoje ustawienie, przez jakiś czas ta, ta gwiazda z tyłu i czarna dziura będą się do siebie na niebie zbliżały. Widzimy, co się zaczyna dziać. Pojawia się, o, nie będę używał. Wskaźnika, ale po lewej stronie widzimy, pojawia się drugi obraz tej samej gwiazdy. Zbliżmy jeszcze bardziej gwiazdę do centrum naszego obrazu. Widzimy, że te dwa obrazy tej gwiazdy stają się coraz większe, coraz jaśniejsze. Jeszcze bardziej, jeszcze bliżej środka jesteśmy co się staje, gdy, gdy jesteśmy przy samym środku, ta, te gwiazdy, te obrazy tych gwiazd deformują swój kształt, ale robią się też coraz jaśniejsze. Gdy idealnie nałożymy tą naszą czarną dziurę z gwiazdą z tyłu, to już nigdy więcej nie widzimy tejże gwiazdy z tyłu, tylko obserwujemy taki wspaniały pierścień. Ten efekt jest tymczasowy i on potem przemija, tak? bo ta konfiguracja idealnego nałożenia się w jednej linii tych trzech rzeczy, czyli nas, Czarnej dziury i gwiazdy z tyłu trwa rzędu tygodni, może czasami rzędu dni. No i tak ta sytuacja wraca do normy. Widzimy, że gwiazdka, nasza gwiazdka ciemnieje, robi się coraz słabsza, przynajmniej taki ten efekt obserwowany, a ten obraz, drugi obraz, który się jej pojawił, praktycznie wygasa. I na końcu wracamy do sytuacji sprzed tego efektu. Zjawisko, które tutaj państwu pokazałem, pozwala nam wykryć obecność czarnych dziur, których w inny sposób nie jesteśmy w stanie wykryć. Jest to zjawisko soczewkowania grawitacyjnego, a tak dokładniej mikrosoczewkowania grawitacyjnego. No mikro, dlatego, że y, mamy do czynienia z, ze skalami małymi w naszej galaktyce. Są to mikroskale. E, konsekwencja y, y, z tej teorii względności ogólnej teorii względności Einsteina. Jest to konsekwencją tejże teorii z 1915 roku, którą Albert Einstein zaproponował. Ona, ta teoria mówi, że przestrzeń, jeżeli wyobraźmy ją sobie jako taką krateczkę, ta przestrzeń zostaje ugięta przez obiekty, które ważą. Każdy z nas ugina czasoprzestrzeń, nawet o tym nie wiedząc czasami. Czarne dziury uginają tę czasoprzestrzeń po prostu w sposób e, najbardziej spektakularny, e, gdyż mają raz, że duże masy, a dwa, że są malutkie. Tak? E, te dwa efekty powodują, że e, przestrzeń jest wygięta. Jeżeli światło gwiazdy z tyłu biegnie do nas, światło o niczym nie wie, leci po drodze jak najprostszej, żeby się do nas dostać. Jeżeli po drodze natrafia na e, ugięcie czasoprzestrzeni przez czarną dziurę, powstają wtedy te dwa obrazy, o których, które Państwu pokazywałem na tamtej animacji. Także to się nazywa soczewkowaniem grawitacyjnym. Grawitacyjnym dlatego, że ten efekt soczewki, czyli pojaśnienia, jest wywołany przez grawitację, czyli przez masę. Problem jeden, jaki występuje z tym z tymże zjawiskiem, polega na tym, że jeżeli... Chcemy zarejestrować coś takiego, czyli to soczewkowanie tej gwiazdy z tyłu przez czarną dziurę. To już nawet sam Einstein mówił, że będzie z tym problem. Mówił, że po prostu ten efekt jest tak mały, tak subtelny, że przy, przynajmniej na stan wiedzy 100 lat temu nie dawało się tego wyobrazić sobie, nawet że się to da zarejestrować. I rzeczywiście jest z tym duży problem. To wszystko jest naprawdę odbywa się w bardzo mikroskopijnych skalach. Gdyby zrobić zdjęcie takiego czegoś, no to tutaj widzimy pojedyncze piksele, pojedyncze gwiazdy. To jest fragment zdjęcia, które wykonaliśmy takiej właśnie mikrosoczewki. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć tych dwóch obrazów. To jest na razie nawet w obecnych czasach jest to poza zasięgiem naszej technologii. Ale nie poddajemy się, możemy dalej wykorzystywać ten efekt. W jaki sposób? Przede wszystkim em, musimy zrobić dużo zdjęć bardzo wielu gwiazd. Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć. Taka, takie ustawienia czarnych dziur z gwiazdami, one są bardzo rzadkie. E, one występują w, w największym e, może szczęściu występują w jednej na milion gwiazd. Czyli musimy obserwować naprawdę miliony gwiazd, żeby. Jedną taką czarną dziurę zarejestrować. I teraz poproszę może o animację, na której zobaczymy, w jaki sposób takie zdjęcie się wykonuje. Widzimy tutaj pojedyncze gwiazdy na tym zdjęciu, a teraz jak zaczniemy się oddalać i zobaczymy, jak to zdjęcie naprawdę wygląda. Widzimy, że gwiazd jest coraz więcej na tym naszym zdjęciu. To jeszcze nie koniec. Oddalamy, oddalamy, oddalamy i widzimy zdjęcie. Na tym zdjęciu jest około 5 milionów gwiazd. I to jest tylko jedna fotografia nieba, wykonana przez nasz polski projekt astronomiczny, który się nazywa Ogle. Ja za chwilkę o nim powiem troszeczkę więcej, ale przypomnę, że już kilka razy w tejże sali o tym projekcie była mowa i było więcej opowiadane na jego temat. Tak, teraz ja przejmę ekran. Więc, tak jak mówiłem, to jest jedno ze zdjęć. Takich zdjęć wykonujemy dziennie setki, żeby obserwować, jak zmieniają się jasności gwiazd, milionów gwiazd. Dzięki temu jesteśmy w stanie pokonać ten problem, że te zjawiska są bardzo rzadkie. To jest ta kamera projektu Ogle, która wykonała to zdjęcie. Widzimy tutaj 32, 32 płytki krzemowe, które sumarycznie dają kamerę o rozmiarze 256 megapikseli. No jest to odpowiednik 21 iPhone'ów model 11. To jest teleskop, który jest wykorzystywany do projektu Ogle. Jest to nieduży teleskop o średnicy 1,3 metra, ale umieszczony w Chile w bardzo dobrych warunkach atmosferycznych, gdzie ta pogoda jest bardzo stabilna, jest bardzo dużo pogodnych nocy i tam prowadzone są te obserwacje. Projekt Ogle został. Niejako zainicjowany i wymyślony przez profesora Bogdana Paczyńskiego, który w 1986 roku zaproponował właśnie, żeby używać metody mikrosoczewkowania grawitacyjnego do poszukiwań samotnych czarnych dziur. Pomysł paczyńskiego polegał na tym, żeby obserwować dwie sąsiednie nam najbliższe nam galaktyki. Podpisane tutaj Magellanic Clouds są obłoki Magellana. One znajdują się w spory kawałek od nas, gdzie my znajdujemy się tutaj, w tym naszym dysku galaktyki. Nasza galaktyka jest otoczona, otoczona tak zwanym halo. W tym halo znajduje się przede wszystkim ciemna materia. Czym ciemna materia jest, tego nie wiemy, ale jeżeli ciemną materią są czarne dziury, to wtedy będziemy w stanie za pomocą mikrosoczewkowania grawitacyjnego Wykryć te czarne dziury, które mogą tą ciemną materią być. I tak właśnie powstał projekt Ogle, który, który wykorzystuje ten teleskop, który tu Państwo widzicie. Ten teleskop działa nieprzerwanie praktycznie od 1996 roku. Ciemna materia, o której wspomniałem, o której dużo nie chcę tutaj się rozwodzić, bo to jest temat na osobny wykład. Ciemna materia stanowi mniej więcej 23% masy całego wszechświata. To, z czego my jesteśmy zbudowani, tak zwana normalna materia, to jest około 4% masy całego wszechświata. 73% to jest ciemna energia, o której wiemy jeszcze mniej. Zajmijmy się na razie ciemną materią, która występuje nawet w naszej galaktyce. Więc. Pomysł Paczyńskiego opiera się na pomyśle Stephena Hawkinga z roku 1971. Kiedy to Hawking zaproponował, że może było tak, że na początku wszechświata ciemna materia zapadła się do, ciemny, do czarnych dziur, i te czarne dziury, przynajmniej część z nich, przetrwały do naszych czasów i sobie krążą w naszym halo, nasz, otaczaj, w naszym, nasz dysk galaktyczny otaczają i może w tej formie występują. Ta teoria jest, właśnie została przez Paczyńskiego wykorzystana do zaproponowania mikrosoczewkowania jako metody do zbadania tego, tej hipotezy. Także to również może być zdjęcie ciemnej materii. Tak? Jesteśmy w trakcie badań, wieloletnich badań, niestety, które pozwalają nam stwierdzić, czy to jest odpowiedź. Także tutaj zostawię Państwa jeszcze w, z takim dużym znakiem zapytania, czy czarne dziury, przynajmniej częściowo, mogą wyjaśnić zagadkę ciemnej materii. Bo tak jak mówiłem, to jest temat na osobny wykład, ale kontynuujmy, w jaki sposób w ogóle czarne dziury znaleźć. Czarne dziury powodują soczewkowanie. i Tutaj widzimy znowuż animacje, dwie animacje, co się dzieje, gdy źródło, Przechodzi za czarną dziurą. Ten plusik na obu tych animacjach, po prawej i po lewej stronie, oznacza miejsce czarnej dziury, i te niebieskie fragmenciki na górnych częściach animacji pokazują, gdzie pojawiają się te właśnie obrazy, te, które w tej mojej pierwotnej animacji Państwu pokazałem. Więc występują tutaj dwa efekty. Pierwszy efekt to jest pojaśnienie. To jest efekt, który widzimy po prawej stronie. To jest w jaki sposób gwiazda, którą obserwujemy, robi się jaśniejsza. Ona jaśnieje w skali tygodni czy miesięcy, a następnie sobie przygasa. Drugi efekt to jest efekt przesunięcia. Ta gwiazda również zmienia swoje położenie bardzo subtelnie przesuwa się na niebie. I projekt Ogle, o którym Państwu wspominałem, świetnie już od kilkudziesięciu lat znajduje takie pojaśnienia. Już około dziesiątek tysięcy takich pojaśnień zostało znalezionych. Natomiast, żeby jednoznacznie powiedzieć, że mamy do czynienia z czarną dziurą, potrzebujemy zarejestrować oba te efekty, czyli pojaśnienie i przesunięcie. Projekt ogle, będąc projektem naziemnym, nie jest w stanie zarejestrować bardzo subtelnych przesunięć tych gwiazd. I mówimy, mówimy tutaj o milisekundach łuku. To jest miara kąta. Za chwilę Państwu wyjaśnię, jak mały jest to kąt. Tak jak kąty wyrażamy w stopniach, stopnie dzielą się na minuty, minuty dzielą się na sekundy, a te sekundy dzielą się jeszcze na tysiąc części, czyli milisekundy. Ale żeby Państwu to wyjaśnić i pokazać, że właśnie do tego jest niezbędna misja kosmiczna Gaja, którą tutaj widzimy, za chwilę o niej powiem chwilkę więcej, pokażę Państwu w jaki sposób Gaja wykonuje tak precyzyjne pomiary. Precyzja misji Gaja, możemy ją sobie wyobrazić w taki sposób, że gdybyśmy posiadali w jakimś klubie piłkarskim piłkarza na Ziemi, który jest w stanie tak kopnąć piłkę, że piłka doleci na Księżyc, to rozmiar tejże piłki na Księżycu, gdyby był zmierzony przez Gaje, tak, czyli mówimy o rozmiarze kątowym tejże, tejże piłki. On byłby mniejszy niż, niż milisekundę łuku. Byłby, wynosiłby około jednej dziesiątej milisekundy łuku. Także Gaja jest w stanie zmierzyć rozmiar piłki futbolowej na Księżycu, jeżeli tam takie występują. Chciałbym Państwu pokazać teraz film ze startu misji kosmicznej Gaja. Proszę przygotować się na dużo dźwięku. Tak, w 2013 roku wysłaliśmy misję kosmiczną Gaja w kosmos, która jest misją Europejskiej Agencji Kosmicznej. Została wystrzelona z Gujany francuskiej, stąd to odliczanie w języku francuskim. I następnie za pomocą rakiet Soyuz Fregat została wyniesiona na właściwą orbitę. Tutaj jest Gaja jeszcze przed rozłożeniem. Swoich instrumentów. Chwilę po starcie nastąpił manewr otwarcia instrumentów i odsłonięcia teleskopów. Gaja zawiera w sobie dwa teleskopy, i, i te teleskopy służą do obserwacji całego nieba. Tutaj widzimy Gaję podróżującą, w, oddalającą się od Ziemi, gdyż Gaja nie krąży wokół Ziemi nie jest satelitą Ziemi jest satelitą Słońca krąży wokół Słońca. Zresztą razem z, obecnie razem z teleskopem Jamesa Weba, który tam dołączył do Gaia zupełnie niedawno. Więc Gaja, krążąc wokół słońca obserwuje całe niebo za pomocą tych dwóch teleskopów, które tutaj obrazowo są pokazane za pomocą tych dwóch żółtych strumieni. Gaja kręci się wokół własnej osi, dzięki czemu całe niebo jest obserwowane w takich malutkich paskach. Dzięki temu Gaja nie, jest, nie obserwuje jednego miejsca na niebie, tylko całe niebo jest przez Gaje monitorowane. Tak wygląda, wyglądają teleskopy, jeszcze wyglądały tuż przed wystrzeleniem. Są to kwadratowe teleskopy o średnicy odpowiadającej okrągłym rozmiarze 1,4 metra. Tutaj jest zdjęcie. Kamery w momencie wystrzelenia była to największa kamera, największy aparat fotograficzny cyfrowy w kosmosie. Tutaj widzimy schemat różnych instrumentów, jakie Gaja posiada. Najważniejsza jego część, czyli ta kamera na środku, jest odpowiednikiem 78 iPhoneów 11. Tak. Teraz przejdziemy do tego, w jaki sposób Gaja jest w stanie. Pomierzyć paralaksy gwiazd, jakbym mógł prosić o fajną animację znowuż. Gaja mierzy efekt paralaksy, czyli yy, to jest zjawisko pozornego ruchu gwiazd wywołane ruchem orbitalnym wokół Słońca. Jak Gaja krąży sobie wokół Słońca, to obserwuje te same gwiazdy po troszeczkę różnym kątem. Tak jak tutaj widzimy na tej animacji, gwiazdy wykonują taki taniec na niebie, i im gwiazda jest bliżej nas. Ten, ten taniec ma większą amplitudę i dzięki temu wiemy, że gwiazda jest bliżej. To jest bardzo prosty pomiar odległości, którego państwo, z którego Państwo korzystają na co dzień, mając dwoje oczu. Tak? Gaja nie ma dwoju o, dwoju o, dwojga oczu, ale obserwuje z różnych miejsc na orbicie wokół Słońca. Dzięki temu jest w stanie bardzo precyzyjnie wyznaczać położenia gwiazd, a w szczególności mierzyć paralaksy. Czyli właśnie odległości do gwiazd. Oprócz tego GAI jest w stanie pomierzyć, jak szybko gwiazdy przemieszczają się na niebie. To wszystko z tą precyzją, o której Państwu wspominałem, piłki futbolowej na Księżycu. Dobrze. Teraz pomiary GAI doprowadziły do tego, że została wykonana taka oto mapa nieba. To jest zdjęcie. To nie jest zdjęcie tak naprawdę, ale to tak wygląda jak zdjęcie naszej galaktyki całego nieba. Widzimy dysk galaktyki, jakby widziany od środka, tak, z perspektywy Gaj, z naszej perspektywy. Na tym zdjęciu znajduje się około dwóch miliardów pomiarów. Dwa miliardy gwiazd Gaja sfotografowała na tym zdjęciu. Co więcej, dla każdego z tych punkcików na tejże mapie znamy odległości. Znamy prędkości i wiemy, gdzie te gwiazdy, jak te gwiazdy się poruszają. Dzięki właśnie tej, tejże wspaniałej precyzji misji Gaia. Wracając teraz do tej naszej soczewkującej czarnej dziury to jak Państwu powiedziałem, Ogle mierzy pojaśnienia gwiazd, więc jest w tym wydoskonaliło się w tym i prowadzi te obserwacje tych najgęstszych obszarów na niebie. Gaia również prowadzi pomiary i jest w stanie wykryć pojaśnienia gwiazd. Natomiast właśnie Gaja dostarcza nam tego brakującego elementu, tej całej układanki, czyli pomiarów przesunięć gwiazd, gdyż Gaja jest w stanie właśnie te subtelne przesunięcie gwiazdy wywołane przez soczewkującą czarną dziurę wykryć, zmierzyć. I powiedzieć nam, gdzie są te soczewkujące czarne dziury. W jaki sposób Gaja nam mówi, gdzie mamy patrzeć? Pokażę Państwu teraz animację, na której widzimy alerty z GAI, czyli sygnały od samej GAI wysyłane, gdzie na niebie pojawia się coś ciekawego. Są to najczęściej wybuchy supernowych, od których zaczęliśmy ten wykład. Większość nieba jest pokryta tymi wybuchami supernowych, ale wśród. Tych kropeczek co jakiś czas pojawiają się też i punkciki, które są tymi pojaśnieniami gwiazd. Jesteśmy w stanie zawczasu wiedzieć, że w tym miejscu, oho, właśnie tam jaśnieje gwiazda. Prawdopodobnie jest to wywołane przez soczewkowanie grawitacyjne. Co możemy z tym zrobić? Panika, a jest czarna dziura w tamtym miejscu, a może nie. Musimy wykonać dodatkowe obserwacje. Te obserwacje wykonujemy za pomocą globalnej sieci obserwatoriów naziemnych. Widzimy tutaj mapę partnerów, z którymi współpracujemy, kilka zdjęć tychże teleskopów. Są to teleskopy bardzo często sterowane automatycznie, więc taki alarm. Od GAI jest wysyłany natychmiast w sposób automatyczny do teleskopów, które czekają na tego typu alerty i prowadzone są dodatkowe obserwacje naziemne. Czasami są to też teleskopy operowane przez studentów. Mamy pod Warszawą nasze własne obserwatorium w Ostrowiku, koło Otwocka. Tam nasz, nasz staruszek, już teraz 60-centymetrowy teleskop, prowadzi również obserwacje w ramach sieci, którą Państwu pokazałem i też dostarcza dodatkowych pomiarów, które pozwalają nam potwierdzić obecność czarnych dziur w, w soczewkowaniu grawitacyjnym. Kilka przykładów takich kandydatek na czarne dziury. Ja jeszcze nie będę Państwu pokazywał definitywnych odkryć, jesteśmy w trakcie badań. Za kilka lat, mam nadzieję, spotkamy się znowu, gdzie Państwu już pokażę konkretne przykłady czarnych dziur, ale pokażę Państwu na razie kilku wstępnych kandydatów. I mamy tutaj takie zjawiska, jak widzimy, jak załączone tutaj na tym slajdzie. Są to pojaśnienia gwiazd i jesteśmy w stanie wstępnie oszacować ile waży ten obiekt soczewkujący. I mamy do czynienia tutaj z masą około dwóch mas słońca, około czterech mas słońca i ten przykład po prawej stronie o masie około 1.4 masy słońca. Kolejny przykład to jedno zjawisko, które zaobserwowaliśmy w roku 19. Widzimy tutaj narastanie jasności w, w obserwacjach naziemnych to są te zielone punkciki podczas soczewkowania. Natomiast obserwacje wykonane jeszcze z innego satelity, satelity Spicera, który znajduje się w dużej odległości od Ziemi, widzimy to w postaci czerwonej, krzywej zmian blasku, gdzie perspektywa. Spicera dała nam dodatkową informację o, o tym, że może tam być znajdująca się soczewkująca masa około 1,1 masy Słońca. Tutaj jest wizualizacja innego naszego odkrycia, w którym obserwowaliśmy pojaśnienie gwiazdy wywołane przez dwie gwiazdy, przez dwie soczewki. Okazało się po dokładniejszym zbadaniu, że nie są to czarne dziury, ale były to dwie bardzo ciemne gwiazdy, no takie typu słońca, tylko że no udało nam się te gwiazdy zważyć, wykazać, po jakich krążą orbitach, udało nam się je zbadać bez. Obserwowania tych gwiazd. Myśmy obserwowali tylko i wyłącznie pojaśnienie tej gwiazdy z tyłu, a przez fakt ugięcia czasoprzestrzeni przez ten układ podwójny byliśmy w stanie go zbadać bardzo dokładnie. Także to pokazuje, że mamy w rękach narzędzie, które nas doprowadzi do znalezienia czarnych dziur. Więc jeszcze na koniec kilka słów o przyszłości. Mamy tutaj animację pokazującą teleskop, który jest obecnie budowany w Chile. To jest teleskop Vera Rubin Observatory, czyli Obserwatorium Vera Rubin. I jest to teleskop o średnicy 8 metrów, czyli z takiej klasy tych największych naziemnych teleskopów. Ale jest to teleskop specjalny, przeznaczony do częstych obserwacji bardzo dużych obszarów nieba. Tak jak obecnie projekt Ogle albo Gaja obserwują duże kawałki nieba w sposób regularny. Tak samo właśnie Vera Rubin Obserwatorium również będą obserwować ogromne obszary nieba w wielu filtrach, jak widzimy tutaj na tej animacji. Dzięki temu będzie można prowadzić bardzo, bardzo szeroką gamę badań, ale nasz, nasze, naszego zespołu zainteresowanie oczywiście wiąże się z czarnymi dziurami i ten projekt również będzie nam dostarczał informacji o tym, że gdzieś tam pojaśniała gwiazda, która może być wywołana przez soczewkującą czarną dziurę. Ten teleskop powinien ruszyć w mniej więcej w przyszłym roku, mamy taką nadzieję, już jest na ukończeniu jego budowa. Kolejnym obserwatorium, które chcemy wykorzystać, to jest teleskop kosmiczny Nancy Grace Roman. Który będzie robił taki przegląd, też zwany Whitefield Infrared Survey Telescope. Ten teleskop, on będzie wystrzelony na orbitę w skali powiedzmy 5 lat. On będzie dostarczał tych brakujących elementów, tych brakujących pomiarów pozycji gwiazd. Także w skali 5-10 lat, będziemy wykonywać jeszcze więcej obserwacji, jeszcze więcej odkryć za pomocą właśnie tych dwóch wspomnianych przeglądów i tych instrumentów, które pozwolą nam znajdować nie pojedyncze czarne dziury, tak jak obecnie na to liczymy za pomocą GAI. Będziemy wtedy znajdować setki, jeżeli nie tysiące czarnych dziur, których powinno w naszej galaktyce być, przypominam, setki milionów. Także na koniec. Do zapamiętania kilka punktów, rodzaje czarnych dziur podjadające towarzyszów, tak, zderzające się, supermasywne i samotne. Ciemna materia może występować w postaci samotnych czarnych dziur. To jest hipoteza, którą próbujemy zbadać. Mikrosoczewkowanie grawitacyjne pozwala zauważyć samotne czarne dziury. Gwiazda tła, gwiazda tła staje się tymczasowo jaśniejsza, i zmienia swoje położenie. To są te dwa efekty, których potrzebujemy, żeby udowodnić, że mamy do czynienia z Czarną dziurą. I potrzeba wielu lat obserwacji, wielu milionów gwiazd, aby dostrzec jedną soczewkującą Czarną dziurę. Dlatego ten projekt tak długo trwa i e, dlatego w, na wyniki musimy jeszcze chwilę poczekać. No i konieczna jest współpraca sieci teleskopów naziemnych z misją kosmiczną Gaja, gdyż mimo wspaniałych pomiarów, które z GAI otrzymujemy. One muszą być też wsparte obserwacjami naziemnymi, które wykonujemy naszymi własnymi teleskopami. Ja tutaj zakończę i bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Teraz czas na pytania. Zebraliśmy pytania z internetu, ale może są pytania z sali? Jeśli są, to prosimy podnosić rękę do góry. Będziemy podawać mikrofon. Ja i Olek, który ma drugi mikrofon. Pierwsze pytanie z sali, prosimy. Do mikrofonu, proszę też. Przepraszam za prymitywne pytanie, ale czy można zauważyć zależność między Masą centralnej czarnej dziury w galaktykach i wiekiem tych galaktyk? To nie jest prymitywne pytanie. Mądrzy ludzie mówią, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. To pytanie wiąże się z, z tym, jak, rozumie, jak rozumiemy ewolucję galaktyk. Jest na pewno korelacja. Jest, istnieje taka relacja, że czarne dziury, te supermasywne w centrach galaktyk, one są im, Im większa galaktyka, tym większa masa tej Czarnej dziury. A galaktyki one rozwijają się, one rosną z wiekiem, tak? Bo one po prostu galaktyki rozwijają się w taki sposób, że Łączą się z innymi galaktykami. Przecież, nasz, przecież wiemy, że nasza galaktyka niedługo złączy się z galaktyką w Andromedzie. Nie będzie to jutro, ale za, dobrych, za dobry czas. Więc powstanie z tego większa galaktyka. I te dwie czarne dziury, które występują w naszej galaktyce i w Andromedzie, one się w końcu złączą i powstanie większa czarna dziura. Także tak, odpowiedź jest twierdząca. Jeśli, jeśli mogę, jeszcze, jeszcze dołączę. Ale nie można sobie wyobrazić, że. Te, ta masa tych czarnych dziur kiedyś osiągnie taką siłę przyciągania, że pochłonie całą galaktykę? Nie, tu jesteśmy na tyle pewni i, i, i bezpieczni. Te że, że czarne dziury, mimo że one wyglądają tak dramatycznie i tak monstrualnie, one stanowią zaledwie 1% masy całej galaktyki. Także one dominują w pewnym obszarze, tam w tym swoim centrum, w którym się znajdują, ale większy wpływ tak naprawdę na kształt całej galaktyki, jej utrzymanie ma tak naprawdę ta ciemna materia, która otacza naszą galaktykę niż ta czarna dziura malutka, która się znajduje w środku. Proszę bardzo, następne pytanie. Kolejne z sali pytanie. Tam widzę rękę. Na mikrofon Jeszcze skomentuję, że to niedługo, kiedy nasza galaktyka połączy się z kolejną to 3-4 miliardy lat. Także pan profesor ma długą perspektywę <śmiennie> czasu, muszę przyznać. <śmiennie> Czy czarna dziura się porusza jakoś tak w galaktyce. Tak, tak jak mówiłem, są różne czarne dziury. Ta supermasywna w centrum naszej galaktyki, ona się porusza tak jak cała nasza galaktyka, wszystkie galaktyki się poruszają. Natomiast te małe czarne dziury, którymi się szczególnie interesujemy, które znajdują się w naszej galaktyce, one krążą wokół, tak przynajmniej wydaje nam się, krążą wokół centrum galaktyki po swoich orbitach. Tak jak Słońce krąży wokół centrum galaktyki po swojej orbicie, tak też te czarne dziury, które przypominam, powstały z dawnych słońc. To były kiedyś dużo większe oczywiście gwiazdy niż Słońce, ale były to kiedyś gwiazdy, które wybuchły jako supernowa i one najczęściej, tak rozumiem przynajmniej, zostają w tych samych miejscach i one okrążają sobie galaktykę. Razem z innymi gwiazdami. Mhm. Teraz dla odmiany pytanie z Facebooka Centrum Nauki Kopernik. Aneta Leśna pyta, czy czarna dziura może się załamać, zniknąć od, odmiaru, od nadmiaru materii? Od nadmiaru materii czarne dziury raczej rosną. I to przyjmuje się jako główny powód rośnięcia czarnych dziur w masę. Ten, to zjawisko, które Państwu pokazałem, tej spagetyfikacji, tak, to zjadanie gwiazdy, ono sprawia, że czarna dziura staje się bardziej masywna. Następnie czarne dziury łączą się też ze sobą, też przez to stają się jeszcze bardziej masywne. Więc te czarne dziury generalnie kierunek mają taki, że robią się coraz to większe i, i, i raczej wręcz przeciwnie tak, raczej nie znikną. Czy z sali są jakieś pytania? Z tej strony, tak? To w międzyczasie zadam pytanie z Facebooka, tym razem Facebooka Planetarium, bo my mamy też taki mniejszy trochę profil w Planetarium Centrum Nauki Kopernik. No i tam poza głównym profilem Centrum Nauki Kopernik no są tematy stricte astronomiczne związane z naszą działalnością prawda, naukową, ale no jest, są pytania od Tomasza Remigiusza Czajczyca, tak się podpisał. Ile trwa samo połączenie się w sensie stricte czarnych dziur, nie licząc czasu wzajemnego zbliżania się do siebie? Tak, to są bardzo krótkie zjawiska. Jeśli mówimy o takich czarnych dziurach, o masach powiedzmy 20-40 mas Słońca, ten. Proces ich zbliżania się może trwać miliony, miliardy lat tak naprawdę, ale sam ten moment, który my obserwujemy i udało nam się wreszcie po wielu latach wysiłków zarejestrować fala grawitacyjnych, to to są milisekundy. Tak? Tu mówimy o naprawdę no, tysięcznych częściach sekundy, to jest ten moment zderzenia się. Więc wyobraźmy sobie 40 słońc w jednym miejscu, 40 słońc w drugim miejscu i to wszystko się łączy ze sobą. W, no, w, w ułamek, ułamek sekundy. Dlatego to wstrząśnienie czasu jest tak gigantyczne. Mamy pytanie z sali. Pytanie z sali, prosimy. Dziękuję. Na animacji, która była pokazana w trakcie pojawiania się alertów, czyli tych pojaśnień z GAI, było kilka zjawisk, które pojawiły się w obłokach Magellana, czyli nie w naszej galaktyce. Czy są to jakieś szczególne zjawiska, czy. Może nic takiego ciekawego. Super, dziękuję za to pytanie. Zresztą to nawiązuje w pewnym sensie do tej, tego pomysłu profesora Paczyńskiego, który sam proponował, obserwujmy obłoki Magellana. Może zarejestrujemy tam pojaśnienie wywołane przez czarną dziurę ciemnomateryjną. No niestety tak nie jest, chcielibyśmy, żeby tak było, ale niestety te, te rozbłyski, które tam w obłokach Magellana się pojawiły, są to innego typu hmm, gwiazdy rozbłyskowe. Te wszystkie alerty, które Gaja wykrywa, no to są supernowe przede wszystkim. Są tam też mikrosoczewki, ale jest też, też całe szerokie zoo różnych innych zjawisk, które sprawiają, że gwiazdy jaśnieją. Są hmm, gwiazdy kataklizmiczne na przykład, które... W których jest y, jakaś inna gwiazda zjadająca drugą gwiazdę, są tam rozbłyski takie krótkotrwałe. To też za pomocą GAI wykrywamy. Oczywiście, żeby szukać czarnych dziur, musimy odfiltrować, musimy wiedzieć, z jakim zjawiskiem mamy do czynienia, ale podejrzewam, że te kilka punktów w obokach Magellana to właśnie były gwiazdy tak zwane kataklizmiczne. Kolejne z sali. sali, zaprosimy takie pytanie, czy według obowiązujących przeważających teorii y, życia czarnych dziur, y, dziur to one y, też mają jakiś swój żywioł żywot, żywot y, generalny, i czy to jest tak, że one w najdalszym tych czasu po prostu też wyparują, czy to jest przyjęty naukowo pogląd? Z tym parowaniem czarnych dziur no to jest problem pewien, bo to jest fajna teoria y, zresztą u Stephena Hawkinga którego wszyscy znają i jego teorię bardzo cenią. No, Hawking mocno wyszedł ponad swoje czasy, także wiele z jego teorii jest w zasadzie w tej chwili niesprawdzalnych. Tak? Także w tej chwili nie mamy nawet dowodów na to, że tak to jest, że, że te czarne dziury rzeczywiście mogą parować. Nikt tego do tej pory nie zaobserwował. Problem też jest taki, że z promieniowaniem Hawkinga i z tym parowaniem czarnych dziur. Jest taki, że im większa czarna dziura, tym dłużej zajmuje jej wyparowanie. Hawking sam mówił, że, że te malutkie czarne dziury, które może ważyły kilka gramów, te może zdążyły wyparować. Ale te większe, ich czas parowania, czyli takiego jakby no znikania, jest dłuższy niż wiek wszechświata. Także raczej na pewno one nie zdążyły albo nie zdążą wyparować. Pytanie z YouTube'a Centrum Nauki Kopernik. Użytkownik Majki Majki pyta, słyszałem, że odkryto gigantyczną czarną dziurę, wokół której krąży wiele mniejszych. I mam pytanie, co, co to odkrycie oznacza, w, jeśli chodzi o ewolucję czarnych dziur? Mhm. To są bardzo fajne odkrycia, gdy odkrywamy takie nowe populacje czarnych dziur. I, Naukowcy w zasadzie spodziewali się, że tak jest, że wokół tych supermasywnych czarnych dziur krążą mniejsze czarne dziury, tworzą taką, taki rodzaj gromady. W której znajduje się wiele setek, czy może dziesiątek chociaż pomniejszych czarnych dziur. To jest coś, czego się spodziewaliśmy, więc fajnie jest widzieć, że coś takiego odkryliśmy. Potwierdzenie, potwierdza to jakieś jakoś nasze rozumienie ewolucji. To w galaktyk oczywiście tutaj mówimy. Te, te mniejsze czarne dziury, one oczywiście, ich los jest dosyć zdeterminowany. One w końcu wylądują w tej dużej czarnej dziurze. W skalach, powiedzmy, kosmicznych. Także w ten sposób też te czarne dziury rosną. Na Facebooku Centrum, na Facebooku centrum Nauki Kopernik, jeszcze pytanie od jednego z najmłodszych chyba widzów. Wincent, lat 9. Czy czarna dziura może nas, Ziemię, wciągnąć? Nie, no to jest bardzo ważne pytanie i cieszę się, że ono, że ono padło. Dziwię się, że dopiero teraz. Czarna dziura nas nie może zjeść, gdyż nie ma w pobliżu nas żadnej czarnej dziury. Gdyby była, na pewno byśmy o tym wiedzieli i na pewno bym Państwu powiedział. Najbliższe czarne dziury znane nam znajdują się, w, no to są tysiące lat świetlnych stąd. Czarne dziury nie mają takiego wpływu nawet, żeby cokolwiek nam zrobić. A po drugie, nasze słońce czarną dziurą, jak wiemy, się nie stanie, gdyż ma za małą masę. Także jesteśmy bezpieczni. Pytanie z sali, tak? tak. <laughs> Dziękuję. To znowu ja. Czy samotne czarne dziury znajdują się w obrębie galaktyk, czy, czy poza galaktykami? One w zasadzie znajdować się powinny wszędzie. Jeżeli dobrze rozumiemy ewolucję gwiazd, to te gwiazdy, które mają dużą masę, te większe gwiazdy, one zamienią się w czarne dziury. To jest pewnik. A takie gwiazdy duże występują w naszej galaktyce, występują w innych galaktykach, więc tam, gdzie są duże gwiazdy, tam będą samotne czarne dziury. Także tak, odpowiedzi stwierdzące, że one są, one są wszędzie, powinny tak naprawdę dominować ten obraz, cały tę populację czarnych dziur. Znamy ich, no w tej chwili mogę Państwu powiedzieć, że znamy zero samotnych czarnych dziur. Tak? Czy jeszcze z sali jakieś pytanie? Na razie nie ma. Mamy ciągle napływające pytania od, od widzów. Filip na YouTube Centrum Nauki Kopernik pyta, czy soczewkowanie mogą wywoływać inne masywne obiekty, na przykład gwiazdy neutronowe? No i jeśli tak, to jak odróżnić takie soczewkowanie U. grawitacyjne od tego generowanego przez czarne dziury? Tak, doskonałe pytanie. E, tak, odpowiedź jest twierdząca. Soczewkowanie może być wywołane, tak jak już chyba nawet przyznałem od razu, może być wywołane przez każdą masę. Czyli to nie musi być w ogóle czarna dziura. To może być gwiazda neutronowa, czyli taka też stara gwiazda, pozostałość po masywnej gwieździe. Soczewkowanie może również wywołać zwykła gwiazda. Takie słońce wywołuje soczewkowanie. Gdyby ufolutki obserwowały galaktykę, znajdowały się nieco dalej od centrum galaktyki niż my, to mogłyby wykryć, że istnieje sobie Słońce właśnie przez soczewkowanie. Co więcej, soczewkowanie pozwala również wykrywać planety wokół tychże gwiazd krążących także wszystko soczewkuje. Jak odróżnić soczewkującą czarną dziurę od czegokolwiek innego? To jest bardzo duży problem. Podstawowym Yy, takim, yy, taką informacją, że mamy do czynienia z czarną dziurą, jest brak światła. Tak? Nawet gwiazdy neutronowe, które są bardzo ciemne, ale one jednak świecą, w którymś momencie, za pomocą może największych teleskopów, będziemy w stanie ją zobaczyć, że ona tam jest, ta gwiazda neutronowa. Yy, więc w ten sposób będziemy w stanie odróżnić czarną dziurę od gwiazdy neutronowej. Yy, ale przede wszystkim yy, pewnikiem, że mamy do czynienia z czarną dziurą, jest to, że dostaniemy masę, jeżeli zważymy soczewkę i wyjdzie nam, że ta masa soczewki wynosi 10 mas Słońca, a nie widzimy w tym miejscu żadnej gwiazdy, która miałaby 10 mas Słońca, mamy pewność, że odkryliśmy czarną dziurę. Nie, ma, nie, ma, nie istnieją gwiazdy neutronowe o masie 10 mas Słońca, nie istnieją białe karły o masie 10 mas Słońca, więc mogą to być tylko i wyłącznie czarne dziury. Więc przez taką eliminację możemy dojść do tego, że mamy do czynienia z czarną dziurą. Pytanie również z YouTube'a, Zbigniew J. Czy jak istnieje obiekt, który wszystko przyciąga, to czy może istnieć obiekt, który wszystko odpycha od siebie? Takie przeciwieństwo czarnej dziury, jak plus i minus. No przynajmniej na chwilę obecną, tak jak rozumiemy działanie grawitacji według teorii Einsteina, zresztą jest to zakrzywienie czasu przestrzeni, jest tutaj tylko jeden kierunek. Także przyciąganie tylko, nie ma odpychania. Chyba, że ktoś wysunie teorię, że ciemna energia jest taką antygrawitacją. Są takie pomysły, ale to jest, tak jak mówiłem, temat na jeszcze, jeszcze kolejny wykład. Jeszcze mniej tutaj wiemy. Nasi widzowie zastanawiają się też, co jest wewnątrz czarnej dziury. Tu jedno takie pytanie ogólne, co jest wewnątrz czarnej dziury na YouTube padło, a drugie padło o osobliwość. Czy fizycy mają pomysł, jakie prawa panują? fizyki w osobliwości? Jakie jest aktualne stanowisko naukowców? Fizycy mają pomysły na wszystko. Szczególnie fizycy teoretycy. Myślę, że Myślę, że Stephen Hawking był tutaj świetnym przykładem takiego fizyka teoretyka, który był w stanie naprawdę ogarnąć te rzeczy, tą tematykę i dużo rzeczy sobie wyobrazić. Stąd te jego teorie są tak ważne dla nas. Natomiast większość z tych teorii w tej chwili jest nieweryfikowalna. Sprawdzamy, gdzie Einstein ma swoje granice i jak na razie nie potrafimy pokazać, że Einstein gdzieś się mylił, czyli teoria Einsteina. Fale grawitacyjne, to też wynika wszystko z teorii Einsteina. W zasadzie ta teoria świetnie opisuje, tak jak wszechświat działa. Teorie na, na to, co się dzieje w czarnych dziurach albo tuż w, przy w ich pobliżu. Są, tak jak rozumiemy obecną naszą fizykę, to wszystko ulega dezintegracji. Tak jak ta gwiazda nieszczęsna, która ulega spagetyfikacji, wszystko ulega rozerwaniu i opadnięciu na czarną dziurę po przekroczeniu osobliwości. Nie wiemy, gdzie ta fizyka się kończy. Także tutaj drzwi są otwarte do różnych teorii. Czy są pytania z sali? Zaraz jest. Brawo dla kolejnej osoby, która ma pytanie. Mamy też sporo sama. pytań z internetu. Mamy ciekawe także... pytania i dużo pytań. Mamy dużo ciekawych pytań, tak. A czy y, ciemna materia ma jakiś wpływ na rośnięcie czarnej dziury? Hmm. To też jest bardzo ciekawe pytanie. Super. Hmm. Ej, powiedziałbym, że no, trwają badania. Tak, czy ciemna materia. I czarne dziury w ogóle to jest to samo, tak? Więc się zastanawiamy nad tym. Po drugie, jest też pytanie, skąd się na przykład wzięły te pierwsze czarne dziury, które następnie urosły do tych centralnych czarnych dziur, supermasywnych czarnych dziur. Coś na początku musiało być, więc może to właśnie wtedy istniały te, te, te ciemnomateryjne czarne dziury, które następnie urosły do tych supermasywnych czarnych dziur, które obserwujemy. Także na pewno jest tu jakiś związek, jeżeli rozumiemy ciemną materię, a przede wszystkim nie rozumiemy ciemnej materii, nie wiemy czym ona jest. Jeżeli jest ona czarnymi dziurami, to tutaj związek będzie oczywisty. Jeżeli ona nie jest czarnymi dziurami, czyli jest to jakaś tajemnicza cząsteczka, co też niektórzy chcą tak chcą myśleć, to wtedy pewnie ten związek będzie mniej oczywisty, ale też na pewno jakiś będzie. Czy jeszcze pytania z sali? Na razie nie ma. To wracamy do pytań od widzów oglądających nas przez internet. Tu jest pytanie z YouTube'a o, o to, jakie własności czarnych dziur możemy mierzyć. Karolina Maria kmiec pyta, czy jeśli możemy prowadzić, jeżeli nie możemy prowadzić obserwacji wewnątrz czarnej dziury, bo nie możemy, jak wiemy, to jeśli zmierzymy ilość tych czarnych dziur i masę, to znaczy, że to już wszystko, co da się zaobserwować i zmierzyć, czy możemy jeszcze jakieś inne własności pozna poznać? No tak, w zasadzie czarna dziura to jest masa. E, aczkolwiek e, powoli. E, uczymy się coraz więcej na temat czarnych dziur. I to, co jesteśmy też w stanie mierzyć w czarnych dziurach, to jest, to jest tak zwany spin, czyli prosto tłumacząc jest to prędkość obracania się tej czarnej dziury. Czarna dziura, wszystko tak naprawdę we wszechświecie się obraca i ta czarna dziura pochodząc od gwiazdy pierwotnie, która się obracała, nasze Słońce się kręci, wszystkie gwiazdy się kręcą, to jest jakiś taki, taki, taki zwyczaj gwiazd we wszechświecie. Więc ta czarna dziura, ona dalej się kręci, tak? Nawet podczas wybuchu supernowej to, to jej kręcenie nie ustaje. Więc na pewno masa i, i prędkość obracania, czyli spin. Istnieją też już bardziej teoretyczne rozważania, czy, czy czarne dziury na przykład mają ładunek elektryczny, tego się jeszcze, jeszcze, nie dotarliśmy do takiego etapu, żeby móc mierzyć ładunek czarnych dziur. Także w tej chwili zatrzymajmy się tylko na masie i spinie, bo też te, te dwie własności czarnych dziur udaje się mierzyć. Ale czarne dziury mogą ze sobą oddziaływać, prawda? I tu było też pytanie od Marcina Jahacza na YouTubie. Czy czarne dziury się przyciągają i czy łączą się w galaktykach? Krótko. Pozdrawiam pytanie. Marcina. Tak, pokazywałem nawet taką animację, że czarne dziury się bardzo lubią przyciągać. Szczególnie jeżeli występowały w pierwotnie w jakimś układzie podwójnym te gwiazdy, z których czarne dziury potem powstały. I ten układ gwiazd był na tyle ciasny, że następnie. W procesie ewolucji tego układu, one się ze sobą zderzają i łączą. Stąd właśnie te zmarszki czasoprzestrzeni są wywoływane właśnie przez te złączenia czarnych dziur. Także tak, odpowiedź jest twierdząca. Czy na sali są pytania? Jest pytanie, tak? Nie ma. Nie ma. Dobrze, mamy duży zapas pytań. No, takie pytanie na YouTube, no, która czarna dziura znajduje się najbliżej drogi mlecznej. Czyli rozumiem, że no, chodzi o czarne dziury poza naszą galaktyką. Żeby o nich powiedzieć, tych najbliższych coś. Więc to zależy, tak naprawdę, czy mówimy o tych supermasywnych czarnych dziurach, czy o tych takich mniejszych o masach gwiazdowych. Bo tak jak mówiłem, przyjmujemy, że każda galaktyka ma w swoim centrum czarną dziurę. Oczywiście pewnie gdzieś jest jakaś granica, też trwają badania, czy na przykład w wielkim oboku Magalana znajduje się czarna dziura. Tego do tej pory nie wiemy. Są prace, które twierdzą, że prawdopodobnie tak. Są prace, które mówią, że jednak nie. Więc te mniejsze galaktyki może i nie mają. Jeżeli w oboku Magalana występuje czarna dziura, to to byłaby nam prawdopodobnie najbliższa, ta supermasywna. Oczywiście abstrahując od tej w naszym samym centrum. Obserwuje się też oczywiście takie czarne dziury o masach Gwiazdowych, typu rzędu 10 mas Słońca, w pobliskich galaktykach, ale tu mówimy o milionach lat świetnych albo i więcej. Mamy pytanie, czy jak Betelgeza wybuchnie, taka gwiazda w Orionie, dosyć jasna, to ma szansę stać się czarną dziurą? Jeśli dobrze pamiętam, to Betelgeza ma wystarczająco dużą masę żeby zamienić się w czarną dziurę, albo przynajmniej gwiazdę neutronową, tak, jeżeli jest ciutkę mniejsza. Ale raczej tak. A co z mikroczarnymi dziurami? Czy istnieją i czy są zagrożeniem, czy w ogóle jesteśmy w stanie je realnie stworzyć? Fajnie by było, gdyby tutaj nastąpił jakiś przełom, gdybyśmy wykryli, gdybyśmy byli w stanie. Wy wytworzyć takie czarne dziury. Zagrożeniem one na pewno nie są, gdyż jesteśmy w stanie wytworzyć inne cząstki, też i o większych masach, także w kontrolowanych warunkach takie czarne dziury również mogą szybko wyparować, tak, tak jak już wspominaliśmy o, o parowaniu Hawkinga. Także zagrożeniem to na pewno dla nas nie jest, ale byłoby to bardzo ciekawe odkrycie, pozwalające też zrozumieć, czym jest ciemna materia przede wszystkim. A czy można zarejestrować czarną dziurę, która została zogniskowana przez inną czarną dziurę? Pan Edek Pogoda odpowiada. Hmm. Ciekawy pomysł, ale żeby zogniskować, rozumiem, wykorzystać zjawisko soczewkowania grawitacyjnego, potrzebujemy mieć źródło światła. Więc musiałaby ta dalsza czarna dziura w jakiś sposób emitować jakieś promieniowanie, tak? Mogłoby to być na przykład promieniowanie z dysku akrecyjnego, który wokół tej czarnej dziury, dziury krąży. I następnie ta czarna dziura bliższa soczewkowałaby, sprawiłaby pojaśnienie tamtego obiektu z tyłu w takim efekcie, jaki staramy się tutaj obserwować na gwiazdach. Więc czemu nie? Jest to ciekawy pomysł. Jest też w kontekście pomysłów na wytwarzanie mikroczarnych dziur pytanie, do czego służy akcelerator cząstek? No bo myślę, że to też może luźno, ale jednak wiąże się z tematem czarnych dziur. No bardzo luźno. Akcelerator cząstek służy do tego, tego nazwa, co ta nazwa mówi czyli przyspieszania cząsteczek. Im bardziej przyspieszymy cząstki, tym e, fajniejsze efekty powstają przy ich zderzaniu, bo to tak naprawdę o to chodzi. Nie chodzi o przyspieszanie cząstek, tylko o ich zderzaniu. Podczas zderzeń wysoko, z wysokimi energiami, które uzyskaliśmy przy dużych prędkościach tych cząstek, możemy e, zaobserwować powstawanie innych cząstek, nowych cząstek, których wcześniej nie widzieliśmy. Także w tym sensie jest to jakoś tam powiązane z czarnymi dziurami, że gdzieś e, może w którymś momencie przy którymś zderzeniu powstać cząstka, której wcześniej nie widzieliśmy. Która ma własności, które zgadzałyby nam się z własnościami obserwowanymi w całym wszechświecie, z własnościami ciemnej materii. I tutaj jest wielka nadzieja, że, że może uda się jednak tą cząsteczkę znaleźć, która waży odpowiednio dużo, odpowiednio dużo jest jej we wszechświecie i tłumaczyłaby zagadkę ciemnej materii. W komentarzu na Facebooku Centrum, Planetarium Centrum Nauki Kopernik pan Andrzej Szaflicki się zastanawia. Czy jest jakieś przyspieszenie graniczne, które nam pozwoliłoby za pomocą czarnej dziury przekroczyć prędkość światła? Wiadomo, że grawitacja czarnej dziury zatrzymuje światło. Czy, czy jest... Przyspieszenie graniczne, które no, może być większe od prędkości światła, tak to sformułował pytanie. No i czy, czy w grawitacji można szukać klucza do przekroczenia w ogóle prędkości światła? Tutaj tam pan Andrzej też nawiązuje do doniesień no, sprzed dekady, gdzie spekulowano, że neutrina mogłyby się poruszać szybciej niż światło. No tutaj musimy, do, musimy to zdementować, prawda, że to była inna, że jednak nie szybciej niż światło, ale no. Czy, czy w ogóle są jakieś pomysły na, na przekroczenie tej prędkości światła z pomocą czarnych dziur? Znowuż, to już pewnie się powtarzam. Próbujemy wystawić teorię Alberta Einsteina na, na duży stres, tak, na, zbadać jej granice. Ona się bardzo dobrze opiera różnym badaniom i testom ta teoria. I też z, z właśnie z, to, to, jest to, co Einstein powiedział i próbował udowodnić prędkość światła jest nieprzekraczalna, stąd w ogóle czarne dziury są czarne, dlatego one są czarne, bo prędkość światła jest nieprzekraczalna. Więc ja bym nie szedł w tę stronę, zastanawiałbym się jedynie ewentualnie nad wykorzystaniem faktu ugięcia czasoprzestrzeni przez czarne dziury do podróży międzygwiezdnych, czy międzygalaktycznych nawet, że może tu byłby jakiś kierunek poszukiwań. Więc de facto no nie przekroczenia prędkości światła, ale takiego sprytnego wykorzystania zakrzewienia czasu żeby można było pokonywać odległości w sposób, yy, wydawałoby się, szybszy od światła, nie przełamując tej bariery. Na Facebooku Centrum Nauki Kopernik Zbigniew Kędzior pyta, w jaki sposób ocenia się siłę grawitacji czarnej dziury i wielkość obszaru ściągania materii gwiazdowej i planetarnej przez taką czarną dziurę. Yy, yy, yy. Jest kilka na to równań i kilku mądrych ludzi nad tym pracowało. Jest to dosyć dobrze zrozumiałe i, i, i dosyć zgrabnie się wylicza te animacje, które Państwo tutaj widzieli, chociażby tego, tej zjadania tej gwiazdy towarzysza, czy spagetyfikacja gwiazdy, to tam te równania wszystkie siedzą w tych animacjach, tak naprawdę. Głównym parametrem tych wzorów jest masa. Masa czarnej dziury determinuje właśnie ten, ten obszar przyciągania. Oczywiście jeżeli czarna dziura się kręci, tak o tym spinie wspominałem, to wtedy ten proces będzie wyglądał inaczej, ale też istnieją równania na kręcące się czarne dziury. Także te parametry czarnych dziur determinują, w jaki sposób zachodzą te procesy uginania czasu przestrzeni wokół czarnej dziury. Czy z sali są jakieś pytania? Nie Czasami w ramach dyskusji się nasunie pytanie. To wracamy do Facebooka Centrum Nauki Kopernik. Czy materia jaką znamy i materia z czarnej dziury mają taką samą strukturę? To jest teoretyczne pytanie, no prawda? Nie do końca wiemy jak no to właśnie. jest. No właśnie, właśnie. Tak, tak, tak. W zasadzie w środku czarnej dziury nie ma materii. Tak, możemy sobie tak podewagować. Tam to jest teoretyczne to jest obszar no, zwarty w jednym punkcie matematycznym, tak? więc w zasadzie nie możemy mówić o jakiejkolwiek materii w tamtym miejscu. Wiemy tylko to, co, o tym, co do tej czarnej dziury wpada, i wpada tam zwykła materia. Także po tej materii pozostaje ślad w postaci masy, tylko i wyłącznie. Także w pewnym sensie, tak, jest to ta sama materia. No chyba, że mamy do czynienia z czarnymi dziurami które są pochodzenia ciemnomateryjnego. Te czarne dziury mają inne pochodzenie. W nich to, co wpadło do nich i to, z czego one zostały utworzone, te punkty, to nie była zwykła materia, tylko to była ciemna materia. I mamy nadzieję, że tak jest i w ten sposób rozwiążemy wreszcie tą nieszczęsną zagadkę ciemnej materii. Jest pytanie na, na YouTube od Beniamina Kalisza. Gdzie ląduje materia pochłaniana przez czarne dziury? W takim razie. <gry> Pozdrawiam Beniamina. No ona zostaje w tej czarnej dziurze, w tym punkcie. To jest punkt przestrzeni który wiemy, gdzie on jest, tak? potrafimy go dobrze określić, potrafimy określić jego prędkość, więc możemy go traktować w pewnym sensie jako, jako obiekt. No i ta materia, ona tam zostaje, bo jesteśmy w stanie zobaczyć rosnącą masę czarnej dziury. Także ona gdzieś nigdzie nie znika. Oczywiście są teorie, które twierdzą, że to są przejścia do innych wszechświatów, ale to jest w tej chwili niesprawdzalne, dlatego nie będę tutaj się posuwał do dalszych... Dywagacji. Mamy też pytanie o możliwości teleskopu Jamesa Weba. Tutaj był wspominany trochę mhm. przy okazji teleskopu Gaia, one są blisko siebie, prawda, półtora miliona kilometra od Ziemi. No i czy wokół największych czarnych dziur może zaistnieć w odpowiedniej odległości występowanie planet podobnych do Ziemi? I czy najnowszy teleskop Weba jest w stanie zaobserwować atmosfery takich planet? Jakby są dwa pytania. Planety wokół czarnych dziur, czemu nie? Jeżeli znowuż wrócimy do tego, skąd się czarne dziury biorą, to są gwiazdy, tak? to są tylko nieco cięższe gwiazdy niż Słońce. Te gwiazdy mogły mieć w swojej przyszłości planety i te planety, o ile uda im się przetrwać wybuch supernowej, swojej własnej gwiazdy mogą tam pozostać, więc takie konfiguracje mogą istnieć. Nawet znamy kilka przypadków układów planetarnych, no może nie wokół czarnych dziur, ale wokół gwiazd neutronowych, czyli pulsarów. W zasadzie pierwsze odkrycie układu słonecznego układu poza układu gwiazdowego z planetą. Poza Słońcem, to było w, właśnie przez Aleksandra Wolszczana odkrycie planet wokół gwiazdy neutronowej. Także jak takie przypadki istnieją, to dlaczego mają nie istnieć też planety wokół czarnych dziur? A jeśli chodzi o Jamesa Weba i planety i atmosfery, to odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca. No, to jest urządzenie do tego stworzone. To jest duży teleskop obserwujący w podczerwieni. Idealnie nadaje się do tego, żeby. Badać atmosfery planet. I te planety, wiemy już, że, że wiele planet ma atmosfery. Z czego one się składają, no to się dowiemy dzięki Jamesu, Jamesa Webb teleskopie. Czy są z sali pytania? Jest jeszcze z sali pytania, Jest. już biegnę z mikrofonem do młodego astronoma. Zapraszam. A jeżeli czarne dziury. Czarne dziury biorą się od gwiazd, to czemu ta sama czarna dziura jest o wiele cięższa od gwiazdy? Nie jest. Tak nie jest. Jeżeli gwiazda, z której czarna dziura się narodziła, miała masę około 25 na przykład mas Słońca, to większość materii tejże gwiazdy zostanie odrzucona w postaci tej pięknej mgławicy, którą obserwujemy. Natomiast sama czarna dziura to będzie około pięciu mas Słońca, tak? także zostanie tylko część masy tej pierwotnej gwiazdy przeznaczona na czarną dziurę. Te czarne dziury, o których mówimy, że mają miliony Słońc, to one powstały w bardzo długim procesie, tak, z jednej, z jednej gwiazdy nie uda się zrobić takiej masywnej czarnej dziury, ale już z wielu gwiazd, które wybuchały przez wiele, wiele milionów, miliardów lat, Powstawały te różne Czarne dziury, które następnie wpadły w tą centralną Czarną dziurę, one sprawiają, że ta czarna dziura w środku robi się coraz to cięższa i może dojść wtedy do na przykład czterech milionów słońc, tak jak nasza własna Czarna dziura w naszej galaktyce. Czy na sali są jeszcze jakieś pytania? pojawiła się. Zapraszam, tak. już biegnę. Co by się stało, gdyby inny rodzaj materii, czy na przykład antymateria, albo jeszcze jakaś inna, została wciągnięte do czarnej dziury? Generalnie to samo. Chodzi o to, że każda materia jest wciągana przez czarną dziurę. Po prostu tak działa czasoprzestrzeń. Może zanim ten, ten taki ułamek sekundy przed wpadnięciem do czarnej dziury. Może wtedy efekty byłyby jakieś ciekawe, obserwowalne, interakcji tej egzotycznej, nazwijmy to, egzotycznej materii z otoczeniem czarnej dziury. Może wtedy coś by się, ciekawego mogłoby się dziać, ale potem de facto to, co się stanie z tą materią, jak ona wpadnie do tej czarnej dziury, to tylko i wyłącznie zwiększa masę tejże czarnej dziury. Pytanie z YouTube'a od Pawła. Czy wokół czarnej dziury czas dla człowieka biegnie podobnie jak to przedstawiono w filmie Interstellar? No tak, fajnie, że ten film został przywołany, bo jest to mój ulubiony film e, science fiction, e, gdyż nad samym tym filmem pracowali naukowcy. Kilka publikacji naukowych udało się napisać dzięki właśnie obliczeniom, które wykonano do tego filmu. Tak, no czas biegnie inaczej, to już trzeba się odwołać znowuż do teorii Einsteina. Czas biegnie inaczej dla nas, obserwujących człowieka wpadającego do czarnej dziury. Tak? Dla samego tego człowieka jego czas, on nawet nie zauważa, że ten jego czas biegnie inaczej z naszej perspektywy. Teoria względności, tak, tutaj... To jest wszystko względne, gdzie kto się znajduje i z jaką prędkością się porusza. Pytanie z YouTube'a, Centrum Nauki Kopernik, czy, czy wszechświat zdąża do wielkiej czarnej dziury, czy do rozprzestrzenienia się wszystkiego w próżni? Mm -hmm. no, trudne pytanie. Tak jak to widzimy w tej chwili wygląda na to, że rzeczywiście wszechświat zmierza do tego, żeby. No może nie tak dramatycznie, że stanie się jedną wielką czarną dziurą, ale wygląda na to, że czeka nas, nasz wszechświat zmierza do tego, że stanie się zimnym, dużym takim obszarem, w którym znajdują się tylko czarne dziury. Także no, większość gwiazd kiedyś zamieni się w czarne dziury, a te, które nie zamienią się w czarne dziury, to albo do tych czarnych dziur wpadną, albo wystygną. Także generalnie przyszłość jest dosyć taka chłodna. Chyba, że tej ciemnej materii, ciemnej energii jest wystarczająco dużo, żeby wszechświat z powrotem skolapsować. Są też takie nadzieje, nazwijmy to, żeby wszechświat skolapsował z powrotem do tego punktu. Nastąpił jeden wielki. Kranczny, nie wiem jak to po polsku się mówi, i zapoczątkowałby nowy wielki wybuch i nowy wszechświat. Czyli są bardzo różne teorie na ten temat. Tutaj fanem takiej koncepcji, jednym z twórców jest noblista Roger Penrose. To się uh -huh. nazywa kos konforemna kosmologia cykliczna, prawda? Jak to mądrze brzmi. Co więcej, w teorii Penrose'a podoba mi się to, że to nie jest tylko teoria bo Penrose też proponuje efekty, które są, jesteśmy w stanie mierzyć. Więc to jest po raz pierwszy i to bardzo docenię, że można te teorie spróbować weryfikować obserwacyjnie. Czy jest jakieś pytanie z sali? Nie ma, Nie ma ale mamy długie pytanie co do treści, ale myślę, że też bardzo ciekawe. Filip J. na Facebooku Centrum Nauki Kopernik. Pytanie w kontekście zależności pomiędzy wielkością czarnych dziur w centrach galaktyk, a wielkością samych galaktyk. Skoro, w uproszczeniu, im większa galaktyka, tym większa czarna dziura w centrum, to jak tłumaczyć obecność supermasywnych czarnych dziur w centrum kwazarów, które mają stosunkowo niewielkie rozmiary w porównaniu do galaktyk? Ej. Jest tak rzeczywiście, że im większa supermasywna czarna dziura, tym większa galaktyka. Im większa galaktyka, tym większa czarna dziura w środku. Kwazary to są te, nie wiem czy Państwo pamiętają tą animację, gdzie pokazywałem tą taką supermasywną czarną dziurę, która jest cały czas w akcji. Ona cały czas coś zjada, zjada tą swoją materię otaczającą zjada wszystko wokół niej znajdujące się, one mają masę rzeczywiście rzędu miliardów Słońc. Jest tak, że kwazary, one w zasadzie też spełniają tę zależność, mimo że rzeczywiście że są niewielkie. Kwestia to jest często też kwestia obserwacyjna, kwazary znajdują się, są tak jasne, o. Przede wszystkim z tego to wynika. Kwazary są tak jasne, że my czasem nie widzimy nawet, że one siedzą w galaktyce. Ta galaktyka, w której kwazar się znajduje, to aktywne centrum galaktyki, ono prześwieca praktycznie wszystko, także tych kilku gwiazdek, tych wielu gwiazdek, które się znajdują w pobliżu, możemy w ogóle nawet nie widzieć, nie wiedzieć, że one tam są. Druga sprawa jest też taka, że te kwazary, one mają często są też bardzo, bardzo stare te, co obserwujemy, więc jeszcze wtedy nie istniało za wiele gwiazd, które mogłyby wokół nich się wytworzyć. Także to jest bardzo Ciekawy wątek do, do badań naukowych, ale, ale obserwujemy kwazary w galaktykach. Na kopule mamy właśnie taką wizualizację. Mateusz, który dzisiaj dzielnie obsługiwał te wszystkie wizualizacje, nam jeszcze wrócił do, do jednej z animacji przedstawiającej taki dysk wokół czarnej dziury, dysk akrecyjny, a teraz widzimy naszą galaktykę. W jej centrum też kryje się supermasywna czarna dziura. No i niektórzy spekulują, że kiedyś, na początku dziejów naszej galaktyki no też więcej materii mogło opadać na naszą czarną dziurę i być może właśnie z perspektywy wszechświata też nasza galaktyka byłaby jak kwazar dla dalekich obserwatorów prawda ale możemy sobie tak gdybać a tutaj już czarna dziura taka jak znamy ją z filmu Interstellar prawda to jest model czarnej dziury który tam Kip Thorne i inni fizycy Stworzyli i, i, i symulacje komputerowe, które pokazują ugięcie światła tutaj w okolicy Czarnej dziury. No a tymczasem mamy pytanie z Facebooka Centrum Nauki Kopernik. Jeszcze rzutem na taśmę, bo zmierzamy do końca jednak. Czer czarne dziury parują. No to, to chyba grand final, czyli finał wszechświata, będzie nawet bez czarnych dziur. Tak? Ale tu już <laughs> odpowiadałem w zasadzie na to pytanie. Te, te większe nie zdążą wyparować. Ten proces parowania jest tak powolny, że, yy, że one nie zdążą wyparować, zanim Ws wszechświat się skończy. Tylko co rozumieć przez koniec wszechświata? Tak, prawda? No to, jest, to jest kwestia umowna, bo no, mówi się, że żyjemy w erze gwiazd, dominacji gwiazd. Mhm. Potem będzie era czarnych dziur, one zaczną parować, no i co będzie dalej? To, to, już, to już jest tak odległa przyszłość, że czas znacznie, znacznie dłuższy niż te kilkanaście miliardów lat, jakie dzielą nas od wielkiego wybuchu, który zapoczątkował tą historię wszechświata i historię e, czarnych dziur. E, czy są pytania z sali jeszcze? Jeszcze na YouTubie się pojawiło hmm, czarna dziura poza galaktyką, mogłaby pochłaniać czarną materię, ciemną materię. Czy pochłanianie takiej materii nie powinno pozostawić jakichś efektów, na przykład promieniowania? Hmm. Przede wszystkim nie wiemy, czym ciemna materia jest. Tak? Jeżeli ciemna materia jest na przykład czarnymi dziurami, to gdyby taka supermasywna czarna dziura pochłaniała inne czarne dziury, nie spodziewamy się żadnych efektów promieniowania tutaj. tak? Ewentualnie będziemy w stanie to wykrywać w postaci fal grawitacyjnych, i to jest duża nadzieja w nowych detektorach, które są budowane. Ale generalnie, niestety, ten proces nie dałby aż takich efektów, jakbyśmy chcieli. Jeszcze pytanie z sali. Ostatnie pytanie z sali i ostatnie podczas naszego spotkania. Jeżeli nie wiemy, co się ze wszechświatem stanie i nie możemy spojrzeć w przyszłość, to może spoj spróbować spojrzeć w przeszłość, jeżeli to miałoby się wszystko powtarzać co jakiś ogromny obszar mhm. czasu. Może jest jakaś szansa kiedyś coś zaobserwować, co zostało z jakiegoś mhm. przeszłego wszechświatu, i wtedy byśmy dowiedzieli się, jak się nasz skończy. No tak, znaczy tutaj właśnie wspomniany już Penrose miał takie teorie, że, że ślady poprzednich no, że tak powiem, wcieleń wszechświata, jesteśmy w stanie zobaczyć jakiś, jakiś ślad po tym w obecnym naszym wszechświecie. Tylko to wymaga jakiejś takiej cykliczności tych wszechświatów, tak? czyli zapadania się i... I, i, i cyklicznych wybuchów. Ale tak, generalnie próbujemy się dowiedzieć na temat, jeżeli w ogóle tak było, na, tych, na podstawie poprzednich edycji wszechświata, co może się stać z naszym. Dziękujemy za wyczerpujące spotkanie pod względem treści, ale myślę, że uczta duchowa, której doznaliśmy, zgłębiając tą wiedzę z fizyki na tyle, na ile pozwala ten, ten, ten czas, który mamy. E, wynagrodzi nam naszą ciekawość i pobudzi ją jeszcze bardziej do poszukiwania odpowiedzi na pytania, na które no, naukowcy badający czarne dziury też niekoniecznie znają odpowiedzi, bo Dokładnie. chcielibyśmy odpowiedzieć na niektóre pytania twierdząco lub przecząco, że coś na pewno zachodzi albo nie zachodzi, ale no, na obecnym etapie nie jesteśmy wszystkiego pewni i może i dobrze, bo <laughs> mają tacy ludzie jak profesor Żykowski co robić jeszcze i będą mieli Dokładnie. przez lata w astrofizyce. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję państwu, dziękuję naszemu gościowi i chciałbym zapowiedzieć kolejne spotkanie w kolejnym miesiącu, w kwietniu spotkamy się 7 kwietnia, też wieczorem o 19:00 będzie kolejne spotkanie z cyklu "Prosto z nieba". Zachęcam do śledzenia naszych, naszej strony internetowej Kopernik.org.pl, profili na Facebooku, Centrum Nauki Kopernik i Planetarium Centrum Nauki Kopernik, gdzie gdy tylko zostanie uruchomiony do, do sprzedaży wykład na, na na kwiecień, na 7 kwietnia, to pojawi się taka informacja. No i zachęcam do przychodzenia również kto może do nas na miejsce, prawda? Bo to, co Państwo widzą w transmisji internetowej, to jest pewne. To jest pewne odzwierciedlenie tego, co widzą widzowie pod kopułą, ale zapewniamy, że to, to, co widać pod kopułą, gdy obraz otacza nas z każdej strony, jest to zupełnie inne wrażenie niż na prostokątnym ekranie, który oglądamy sobie w domu czy, czy w zwykłym kinie. I, I po to właśnie jest nasze planetarium. Zachęcamy do kolejnych odwiedzin. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na 7 kwietnia. Dziękujemy.